Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ta sceneria oznacza tylko jedno, mierzymy ubrania. Dzisiaj pod lupę bierzemy sieciówkę, młodzieżowy sklep, który właśnie jest kierowany głównie do młodzieży, ale oczywiście to nie znaczy, że my starsi po 30 nie możemy sobie czegoś z tego sklepu zamówić. No wy oczywiście już widzicie, czy po miniaturze, czy po nazwie filmu, dzisiaj mierzymy kropa. Pierwsza rzecz, która mi się tutaj wyłoniła z torby, to jest, słuchajcie, bluza. Bluza w stworki, nie wiem z czego, czy tu jest napisane, co to jest za bajka? Niestety nie wiem, nie znam tej bajki, albo po prostu jakieś takie, nie wiem, to jest jakieś anime? Proszę bardzo, powiedzcie mi, bo ja się nie znam. Mam ją w rozmiarze M, ona jest taka długa, bardzo się wyróżniała na stronie, dlatego też ją wzięłam. Jeżeli chodzi o rodzaj materiału, to jest bardzo sztuczny, dziwny jest dotyku. W środku jest taki śliski meszek, materiał. Nie jest zbyt przyjemny, jeżeli mam być szczera. Zaraz zobaczymy, jaki to jest materiał. Ogólnie kosztowała 60 zł i była na przecenie. I jeżeli chodzi o materiał, 100% poliester. Także, moi drodzy, przymierzamy tę bluzę. Bardzo dziwna, ale dajmy jej szansę. Okej, bluzę mam ubraną i powiem wam szczerze, że pomimo tego, że tak jak sobie ją rozłożyłam, to niezbyt fajnie wyglądała, to muszę przyznać, że fajnie wygląda. Jest dla mnie luźniejsza, to jest rozmiar M. Sięga tak za pośladki, ma też tutaj ściągacz na dole, więc spokojnie, jak macie ubrane jakieś leginsy, to też spoko będzie wyglądało. Ma tutaj kangurka, fajnie. I muszę przyznać, że myślałam, że będzie gorsza, wiecie, tak na ciele, ale jest całkiem przyjemna. No i tak ona wygląda, tak wygląda tył. Trochę ma nietoperzowate rękawy. Bardzo mi się podoba. Pomimo tego, że jest dziwna, to coś w sobie ma. No tylko, że ja jej nie zostawię. Najbardziej mi się podoba ten rekin, słuchajcie. Ten rekin jest super. Powiem wam szczerze, że podoba mi się ona, ja jej nie zostawię, bo mam dużo bluz, ale wygląda fajnie, pomimo tego, że jest materiał kijowy, 60 zł, jak ktoś ma ochotę, spoko bluza, tylko podejrzewam, że będzie się szybko mechacić. To jest jakby taki materiał jakby a la polar, ale nie polar, ciężko mi jest go określić, ja nie wiem, czy wy widzicie jego strukturę. Dobra, przechodzimy dalej. A co tutaj jest? A, tu mamy kurtkę, słuchajcie, taka wiatróweczka, ja mam też ją w rozmiarze M, spodoba mi się oczywiście kolor, ponieważ jest taki jasnofioletowy, liliowy, jak słyszycie, ona bardzo szeleści, tak wygląda, jest bardzo krótka i jest ubrudzona, tutaj ma brudne, zaraz zobaczymy, jak będę w niej wyglądać? Zastanawiałam się nad S-ką, przepraszam, ale mówię, kurczę, mówię, może być tak, że ta S-ka będzie dla mnie za mała, bo wiecie, to jest jednak młodzieżowa rozmiarówka, a ja niestety do młodzieży już się nie zaliczam. I już wam mówię, ile ta kurtka, ja sprawdzam co chwilę, czy nie działa mikrofon, ponieważ ostatnio mi nie działał i nie wiem, o co chodziło. Jeżeli chodzi o kurtkę, to kurtka kosztowała 40 zł, także fajna cena. To jest taka kurteczka na teraz, wiecie, bo teraz jest pogoda paskudna. Jest ciepło, ale jest tak, wiecie, deszczowo i nieprzyjemnie, nie? Przymierzamy. Dobra, kurteczka już jest i powiem wam szczerze, że bardzo mi się podoba. Fajnie wygląda. Znaczy ja pod spodem akurat nic nie mam, nie ubierałam tutaj już żadnej bluzki. Jest fajna, jest bardzo wygodna, z kapturkiem. Ja myślę, że to jest właśnie taka deszczówka na lato, bo ona was nie będzie grzała w ogóle, bo ona tutaj nie ma żadnej podszewki, ma tylko taką siateczkę, także zero grzania. Tutaj są jeszcze kieszonki, czy prowizorki. Nie wiem, nie no. Są kieszenie, ale nie chcę, słuchajcie, tutaj mocno szarpać, żeby nie urwać nic. Fajna, kurtka jest fajna, kurtka mi się podoba, rozmiar M jest dobry, to jest taka krótsza, nawet fajnie wygląda do tych shortów. Te shorty też są z kropa swoją drogą, chyba czy z house'a, nie pamiętam, z house'a albo z kropa, mam je już drugi rok i też są fajne.
No powiem wam, że kurtka mi się podoba, pomimo takich wzorów, które były modne w 2000 roku, wiecie, właśnie te takie figofago, ten pifarafa taka, to mi się kojarzy z latami 2000 i ludzie takie sobie robili tatuaże, nie? Tak mi się przynajmniej kojarzy, sorry. Nie, żebym miała coś do tatuaży, ale tak po prostu mi się kojarzy z 2000 latami. Kurtka jak najbardziej na tak, 4 dyszki, super. Ja się zastanawiałam, co tutaj jest, a tutaj są buty. Zapomniałam kompletnie o tym, że ja zamówiłam buty. Moje stopy nie są wyjściowe niestety, więc pokażę wam je jakoś, ale okej. Okay. Poczekajcie. Ladies shoes, crop. Ja zamówiłam chyba jakieś sandałki, chyba tak. Sprawdźmy, ile one kosztowały, te sandałki. Sandałki kosztowały 50 zł, czyli cena bardzo fajna i sandałki wyglądają w taki sposób. No też są fajne. Rozmiar 38, ponieważ to jest mój standardowy rozmiar, więc mam nadzieję, że będzie dla mnie dobry. Jedyne, co tutaj już widzę, słuchajcie, to tutaj są jakby, nie wiem, uszkodzone albo po prostu klej. Czy to widzicie tutaj? Tutaj to akurat niezbyt fajnie wygląda, ale one wyglądają na masywne, ale nie są w ogóle ciężkie. Także przymierzamy te buciki. Ja powinnam na skarpetę je przymierzyć. Czekajcie. Będę jak typowy Polak na wakacjach, sandały i skarpety. Ale nie chcę, żeby tam, wiecie. Chociaż teraz tak się nosi chyba, nie? Czy nie? Jak mówicie? Ale one są wygodne. Pokazuję wam na dole. Słuchajcie, ja nie będę rozpakowywać drugiego buta, ponieważ ja nie będę ich zostawiać na pewno, ale na plus zasługuje to, że są bardzo wygodne, są bardzo leciutkie, ale wydaje mi się, że nie są zbyt trwałe, bo te paski są takie jakieś takie bardzo, znaczy, że są miękkie, to są to bardzo dobrze, ale mam wrażenie, że one się szybko tutaj od tej podeszwy odkleją, ale no, słuchajcie, no... że nawet tak czereśniacko nie wygląda w tych skarpetkach. Ale oczywiście no ja bym nie nosiła ich w skarpetach. Chociaż ja wiem, że taka moda teraz jest. Ogólnie bardzo mi się podobają. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczona, bo zawsze takie buty omijałam. A szczerze powiedziawszy, gdybym potrzebowała, to bym je zostawiła. 50 zł to niedużo. Ale z drugiej strony nie wiem, czy by mi tu nie przeszkadzało, wiecie, w tym miejscu. Kurczę, nie wiem tego, naprawdę. Ale wyglądają one jak najbardziej ok. Powiem wam, że są fajne. Fajne, bardzo fajne. Naprawdę są fajne. Teraz mam taki, słuchajcie, stwierdziłam, że sobie zrobię to za jednym zamachem przymierze. Mam tutaj spodnie mom jeans, jak widzicie, z konkretnymi dziurami i one kosztowały 40 zł, to jest rozmiar 38. Z wysokim stanem, czyli to, co ja najbardziej lubię, 4 dyszki tutaj z takim paskiem, których rodzaj paska, którego ja bardzo nie lubię, wolę takie normalne paski. Jeans jest bardzo miękki i przyjemny, to nie jest taki twardy, sztywny jeans, jak czasami mamy do czynienia. Fajny, myślę, że będą dobre, zaraz zobaczymy. I druga rzecz to jest taki top. Słuchajcie, nigdy takiego topu nie miałam ubranego. Do niego trzeba zdjąć biustonosz, bo to jest taki top, jak widzicie, z miseczkami. Bardzo, bardzo odważny, ale bardzo ładny, bardzo mi się podoba. Też ten jeans jest miękki, jest lekko rozciągliwy. Bardzo ładnie wygląda ten top. Ma tutaj zapięcie, tylko wszystko jest w srebrnym kolorze, te wykończenia, a ja wolę złoto nosić. No ale dobra. I co chciałam powiedzieć, i to jest rozmiar 36, ja nie wiem, czy ja się w to wcisnę, ja wątpię, że się w to wcisnę, no ale spróbujemy. To już było też mierzone, widać tutaj, bo jest ubrudzone od podkładu, tutaj widzicie, i tak samo tutaj też jest ubrudzone od podkładu. Nie wiem, czy to dobrze było widać, ale tak, jest uwalone już.
Jeżeli chodzi o skład, to tutaj jest 17% poliestru, 4% wiskozy, 2% elastanu. I tutaj reszta jest 80% poliester i 20% bawełna. Także nie tak źle, nie jest tragiczny, chociaż nie jest jakiś super skład, ale wygląda to ok. Oprócz tego, że jest uwalony. Przymierzamy te dwie rzeczy. Słuchajcie, najpierw Wam pokażę, jak ten top wygląda ze stanikiem. Ogólnie top jest dobry, jeżeli chodzi o... Znaczy, top jest dobry jest w staniku, nie? Wiecie, nawet powiem Wam szczerze, że jakby chciał tu jakiś stanik, to tutaj jest słabo, to by musiał po prostu naprawdę jakieś tasiemki mieć, bo za dużo wystaje tego stanika, chyba że taki stanik, wiecie, tylko no, bardotka, o, coś tego typu, ale też nie wiem, czy bardotka by nie wystawała. Ogólnie jest bardzo fajny, kończy się, no jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba, jest dobry, ale wiecie, ja nie wiem, gdzie bym to mogła nosić, bo ja nie mam miejsca, które mogłabym takie nosić. Do spodni zaraz przejdziemy. I teraz słuchajcie, zdejmę ten stanik i zobaczymy, jak to wygląda bez stanika. No i wiecie, to tak jak myślałam ogólnie, to bardzo spłaszcza biust, bardzo, o Jezu, widzicie, bardzo, bardzo spłaszcza ten biust. Wiecie co, no nie jest to... jakoś tak. O, i tutaj się zaraz robi jakieś takie, gdzie co to powinno być troszeczkę bardziej usztywnione, więc to mogłoby wtedy lepiej wyglądać, jakby to było nieco bardziej usztywnione. Kurde, nie wiem, powiem Wam szczerze, tylko wiecie, ja naprawdę nie miałabym gdzie tego nosić. Na wakacje się nigdzie nie wybieramy. W przyszłym roku ja nie wiem, jak ja będę wyglądać. Mogę być kurde, mogę być tortuwą dużą, mogę być chuda jak patek, więc wiecie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem ogólnie. Ogólnie bardzo ładny jest ten topik, bardzo ładny, bardzo mi się on podoba, jeżeli mam być szczera. I normalnie bym sobie go zostawiła, ale nie, nie zostawię sobie go, chociaż mi się bardzo podoba. No i teraz przechodzimy do spodni. Słuchajcie, spodnie są fajne. Są dla mnie oczywiście lekko za duże z tego względu, że ja po prostu mam tu dosyć wąską talię, ale mam duży tyłek i duże biodra, szerokie, więc niestety tutaj jakby trochę więcej miejsca potrzeba, ale spodnie jako tako są fajne. I szczerze zastanawiam się, czy ich sobie nie zostawić, bo nie mam żadnych spodni z dziurami. Wiecie, one kosztują 4 dyszki, więc jak za spodnie, to nie jest dużo, to jest dobra cena za spodnie. Gdzie to no po prostu, nie wiem, no jakoś tak ten top... Tutaj bym musiała podciągnąć, wiecie, no on bardzo mocno, ja nie mam dużych piersi, ja mam bardzo małe piersi, ale jakoś tak wolę, jak są nieco bardziej usztywnione po prostu. No a jeżeli chodzi o spodnie, to one wyglądają w taki sposób tutaj z tyłu. No z tyłu wyglądają też całkiem spoko. I pokażę Wam, jak wyglądają na dole, tam są one opodwinięte i tak jak są podwinięte, tak mi się właśnie podoba. Pasek jest totalnie do wyrzucenia, nie umiem nawet go obsługiwać, jeżeli mam być szczera. I tu znowu Polak na wakacjach, słuchajcie, nie ściągałem już tych skarpetek, bo powiem Wam szczerze, że nie jest zbyt ciepło na dworze, co przekłada się od razu na to, że tutaj jest dosyć chłodno i ta podłoga ziębi mi stopy, nie chcę mieć przeziębionego pęcherza. Także zobaczcie, tutaj te spodnie tak wyglądają, one są naprawdę bardzo fajne, bardzo mi się podobają, fajnie wyglądają, tutaj możemy sobie je odjąć i będą nieco dłuższe. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, muszę się zapytać starego, co o tym myśli, bo są fajne. Fajne są te spodnie, bardzo mi się podobają. Mówię, nie mam spodni z dziurami, a wiecie, czasami po prostu takie spodnie z dziurami no, robią dużą, dużą robotę. Na górę jakiś fajny top i wiecie, jest spoko, nie? Powiedzcie, co sądzicie? Wiecie, te spodnie, one są takie, które zniekształcają niestety naszą sylwetkę. Jak chcemy podkreślić sylwetkę, to musimy ubierać najlepiej jakieś rurki albo coś takiego, ale te mi się też podobają, bardzo fajne, te są na plus i póki co bym ustawiła sobie właśnie te spodnie. Lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest, słuchać taki top w fantastycznym zielonym kolorze, bardzo fajny jest ten top, tylko wiecie co, ten top ma takie tutaj zakończenie, widzicie, w trójkąt i powiem Wam szczerze, że akurat do tych spodni to tak może średnio wygląda, więc może troszeczkę niższy powinien być ten stan, żeby to jakoś tak fajniej się układało. Top kosztuje 16 zł, więc cena jest rewelacyjna. Sorry, ja ciągle patrzę, bo mnie... O.
Denerwuje. Top jest bardzo fajny, to jest 100% bawełna, jest bardzo dobrej jakości, bardzo przyjemny, fajny, tutaj ma fajne, no tutaj słuchajcie też po prostu jeżeli chodzi o biustonosz, to no najlepiej bez, no bo wiadomo, ale tutaj z tyłu widać ramionczka, więc tutaj po prostu albo bardotka, albo bez, albo tylko jakieś tam taśmy, jak kto woli, jak kto się czuje z tym swobodnie, ja nie za bardzo. Fajny jest ten top, polecam go Wam, bo jest naprawdę bardzo przyjemny, no materiał jest naprawdę, widzicie, to jest ogólnie prążkowany materiał, nie wiem czy dobrze to widać, prążkowany materiał, bardzo fajny, top jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda, fajnie leży, świetny kolor, super, jeżeli planujecie wakacje, albo wakacje, znaczy wakacje są przed Wami jeszcze, o, że tak powiem, urlop jakiś, to ten top jest naprawdę rewelacyjny i go polecam, wydaje mi się, że go nie było w innych kolorach, ale może i był. Może i był w czarnym kolorze, ale ja czarnego akurat nie bardzo, czarno nie bardzo lubię, więc wiecie. To jest super, jeżeli ktoś chce, ma ochotę, polecam, bo jest naprawdę bardzo fajny. Przed chwilą powiedziałam, że nie lubię czarnego, a mam czarną koszulę, taki crop top koszulowy. Materiał to jest 100% bawełna, ale powiem Wam szczerze, że jakby wygląda troszeczkę jakby miało w sobie len, ale to nie ma lnu. Fajna koszula, fajna propozycja. Coś takiego bardziej innego, żeby tak powiem. Krótka koszula, no fajnie, fajnie wygląda. Zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała na mojej sylwetce, bo nie wiem. Wiecie co, ja ogólnie odczuwam coś takiego, że na mojej sylwetce, pomimo wszystkiego, że wiecie, ja tutaj jakieś tam wałki mam i tak dalej, mi się tutaj robią, to lepiej jednak wygląda, jak mam nieco bardziej dopasowaną górę, a dół luźniejszy, ale to tylko takie jest moje zdanie, może po prostu, wiecie, okiem jakiejś stylisty bądź krytyka, to by wyglądało trochę inaczej. Także tak, przymierzamy tęże czarną koszulę, która kosztowała 30 zł, powiedziałam, bo ja nie pamiętam, rozmiar S. Koszula jest na plus. Kolejna rzecz to jest kolejny crop top. Ja nie wiem, czym ja się kierowałam, robiąc to zamówienie. Ja ogólnie nie noszę takich rzeczy, na to pierwsze nie mam gdzie, ale podobają mi się po prostu i czasami lubię, wiecie, no takie rzeczy to ja noszę na wakacjach na przykład. No ale ogólnie okej, okay, mam, wiesz, wiecie, mam trzy crop topy i mi wystarczą, ale ten jest bardzo, bardzo fajny. Jeżeli chodzi o jego skład, to 90% był elastan, czekajcie, żebym... 90% poliamid, 10% elastan. I słuchajcie, to jest taki właśnie bardzo rozciągliwy, gruby, konkretny materiał tego crop topa, topa, nieważne, S rozmiar. I powiem Wam szczerze, że jest świetny i mało tego, tutaj... Tu jest po prostu pas taki mocny, chociaż obawiam się, czy nie będzie mi przez to, wiecie, wypływać tutaj fałda. No dobra, przymierzamy. 20 zł. No i słuchajcie, ten top to jest dla mnie numer jeden. Rewelacja, naprawdę, o Jezu, jaki on jest przyjemny do ciała. Tutaj jest ta gumka, która tak mocno dociska, znaczy mocno, solidnie dociska, więc fantastycznie jest rewelacyjny ten top. Bardzo mi się podoba, naprawdę jest mega, mega fajny, jest bardzo przyjemny, naprawdę fajnie wygląda do opalonej skóry, ja tutaj jeszcze opaleniznę jakąś mam, co prawda ona już blednie, ale jeszcze opalenizna jest, no powiem Wam szczerze, że dla mnie ten top to jest numer jeden zdecydowanie. Bardzo fajny i bardzo Wam go polecam. Z tego co pamiętam, to on był w dwóch jeszcze kolorach, beżowy i czarny, o ile się nie mylę, 20 zł. Świetny top, bardzo serdecznie Wam go polecam. Naprawdę wygląda fajnie do tych spodni. Tak jak Wam mówiłam, wiecie, spodnie po prostu z dziurami i widzicie, fajny top i stylówka jest gotowa. Do tego jeszcze, wiecie, zegarek jakiś, tam bransoletka, pierścionek, fajny wisiorek czy kolczyki. I macie look jak najbardziej gotowy. Super, bardzo ładny. Top, rewelacja, na razie numer jeden, jeżeli chodzi o te zamówienia. I ostatnie dwie rzeczy, moi drodzy, to są spódnice, spodenki. Takie o, ciekawa sprawa, w rozmiarze M. Jasny jeans, też ten jeans jest bardzo fajny, bo on jest taki miękki. Super, bardzo fajne. Zobaczcie, z tyłu normalnie są spodenki.
One nie mają kieszeni. Spodnie, które nie mają kieszeni, to automatycznie, tak optycznie chociażby, podnoszą nam pośladki, ale z drugiej strony lipa, bo nie ma ich telefonu schować, nie? Tu z przodu są dosyć głębokie kieszenie, tutaj już to zauważam. No i mamy podszycie tutaj spódniczki, a mimo wszystko są to spodenki. Ja miałam takie rzeczy, jak byłam gówniakiem totalnym, miałam gdzieś, nie wiem, 8, 9, może 10 lat maksymalnie. I wtedy to było uważane za czereśniactwo, a teraz, jak widzicie, wszystko wraca do mody. Jeżeli chodzi o cenę tych spodenek, to te spodenki, moi drodzy, nie ma ceny? A, spodenki są. 40 zł jeansowe spódnico shorty. I jeżeli chodzi o tę koszulę, to ona kosztowała 50 zł, jest w moim ulubionym kolorze. Fajny materiał, to jest materiał gniecący się, więc on jest konieczny do prasowania. To jest taki koszulowy, jak u mężczyzn ta koszula, koszule. Ja mam w rozmiarze S, wzięłam S-kę, bo wiedziałam, że będzie to taka trochę oversize'owa. O, ale tutaj jest na metce cena wyjściowa 80 zł, proszę bardzo. Jak widzicie, a ja ją zamówiłam za 50 zł. Szeroka, oversize'owa koszula w fajnym kolorze. Ja bardzo lubię ten kolor, więc wiecie, wiem, że nie każdy lubi ten kolor. Jest mało w ogóle fanów fioletowego. Ja bardzo lubię osobiście, naprawdę. 60% bawełna, 40% poliester. Także skład jest taki, no nie najgorszy, ale koszula jest bardzo fajna. Bardzo mi się podoba. Przymierzamy ten komplet. Ok, słuchajcie, mam to już założone. Jak widzicie, koszula jest koloru takiego bardzo męskiego. Ona ma bardzo długi tył i ogólnie to ona jest fajna. Ona mi się podoba. Ja wiem, że ona jest taka trochę dziwna, może trochę niekształtna. I właśnie jeszcze mylące jest to, że ona ma takie długie tutaj te mankiety, tak? To się tak nazywa? Nagrywa się, Boże, ja z tym dźwiękiem dzisiaj to odwariuję. Takie te długie, no mankiety to są chyba, tak? Czy jakoś tak, więc wiecie, one są zapinane na te dwa guziki, po prostu tak jak w męskiej koszuli, więc myślę, że ten, który projektował tę koszulę, to właśnie miał taki zamysł, że to będzie a la męska koszula, ale oczywiście dla pań, dla dziewczyn. Wiecie, o, podgięcie tej koszuli w taki sposób już nadaje jej zupełnie inny kształt. Widzicie, to jest zupełnie inaczej niż jak jest tutaj taki o prosty kształcik, prawda? Zupełnie inaczej to wygląda, no sami powiedzcie. Teraz spróbujemy włożyć w spódnicę spodnie. O, czekajcie. Op. No. Niezbyt to wygląda może tutaj w tej kombinacji, ale powiem wam, że też właśnie te spódnice spodnie są dla mnie troszeczkę jednak za luźne. I powiem wam szczerze, że czuję się trochę dziwnie w tych spódnicach spodniach, niezbyt komfortowo. Poza tym tutaj właśnie w kroku one jakoś tak dziwnie się układają. Nie wiem, czy to widzicie, poczekajcie. O, no nie patrzcie na ten bałagan, który jest tam, ale widzicie, one się tutaj jakoś dziwnie układają, bo to powinno być troszeczkę inaczej uszyte, więc to nie jest akurat fajne. Z tyłu wyglądają one tak. Ta koszula nawet tak szeleści jak takie męskie koszule, ale wiecie co, ja ogólnie lubię taki męski styl i powiem wam, że właśnie ten rękaw podwinięty i tutaj biało tego bym widziała właśnie jeansy takie jakieś obcisłe i po prostu ta koszula tak puszczona albo właśnie jakieś leggings, ewentualnie jakieś garniturowe spodnie białe i też by to fajnie wyglądało. No ale te spódnice, shorto spódnice, a kurde, jakoś tak, no nie jest zbyt fajna i nie wygląda to korzystnie. Robi tutaj taką bułę. No nie, tutaj jestem zupełnie na nie, czyli te spódnice, shorty odpadają. Koszula jestem jak najbardziej na tak, ale w wersji podciągniętej tutaj do łokcia. Zatem jeżeli chodzi o mierzymy skropa, to by było na tyle. Dajcie znać, co wam zapadło bardzo w pamięć, co wam wpadło w oko. Mi osobiście ten biały top wygrywa. Spodnie z tymi dziurami też są naprawdę bardzo fajne i nie wiem, czy tych spodni sobie nie zostawię. Jeszcze się zastanowię. No i ta koszula tutaj fioletowa też jest naprawdę bardzo fajna. Ona mi się też bardzo podoba, ale nie potrzebuję takiej koszuli, bo jedną taką koszulę mam w paski.
ale sama w sobie jest naprawdę super i gdybym po prostu potrzebowała, to bym sobie zostawiła taką koszulę. Ogólnie ta bluza też wyglądała fajnie, kurtka też wyglądała fajnie. Najgorzej z tego zestawienia wypadają te spódnice, spodenki. Nie wiem, czy wy widzicie, ale one naprawdę są dla mnie dużo za duże. I nawet jakbym sobie tutaj ten pasek, to i tak jeszcze gorzej by się układały tutaj. No taki jakiś troszeczkę nie wypał, jeżeli chodzi o te spódnice, spodenki. No także wiecie, ale jeżeli chodzi o całość zamówienia, uważam, że było bardzo udane i na pewno coraz lepsze niż Born to Be. Ale nie wiem, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Czekam na wasze komentarze i widzimy się w następnym Mierzymy, które będzie już niedługo. Cześć!